W piątek 10 czerwca w Cieszyńskim Teatrze odbył się 24. koncert walentynkowy na rzecz Cieszyńskiego Hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty w wykonaniu uczniów 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Koncert jest 24. Organizuje to Liceum Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Koncert jest tak samo jak i my istniejemy 24 lata. Pomysł narodził się właśnie w Liceum Kopernika. No i tak, angażując talent, doświadczenie grona pedagogicznego, talent uczniów, energię i żywioł, wychodzi dobra sprawa. Cały dochód przeznaczony jest na działalność naszego hospicjum. Bardzo ciekawy czas to miłość, a miłość to czas. A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść, spytał Krzyś, ściskając mocno mi siewą łapkę, co wtedy? Nic wielkiego, zapewnił go Puchatek. Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. Jak zapewne państwo wiecie, od samego początku gramy na rzecz hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Cieszyńskie hospicjum niesie pomoc zarówno medyczną, materialną, duchową, psychologiczną, wszystkim tym, którzy chorują nowotworowo, także ich rodzinom, ale również dzieciom osieroconym. Bądźcie państwo dzisiaj hojni, uzbieracie ważny cel. Potrzebujących jak zawsze jest wielu. I jeszcze może tylko dwa słowa, czym koncert jest dla naszego liceum. Myślę sobie, że czymś niezwykle ważnym. To tutaj nasi młodzi, wspaniali uczniowie mają okazję pokazać swoje zdolności, talenty. Mają szansę stanąć na deskach prawdziwego teatru przed prawdziwą publicznością. I nie chodzi tu tylko o talenty aktorskie, recytatorskie, muzyczne, wokalne, ale także te inne, organizacyjne chociażby. Także dla mnie i myślę, że dla naszej szkoły koncert jest po prostu bezcenny. Pupusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. Szanowni państwo, 24. koncert. Czas to miłość, miłość to czas. Zapraszam. Thank you.
dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.